Kilka tygodni temu słyszałam rozmowę Margaret dla Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej i wiele rzeczy w tej rozmowie się pojawiło, które dzisiaj chciałabym poruszyć, a o których wydaje mi się, że niewiele w Polsce mówimy albo niezbyt jesteśmy tego świadomi i świadome. Ale naszą rozmowę chciałabym zacząć, bo będziemy rozmawiać i o Polsce, i o Nigerii, czy o kontynencie afrykańskim. I naszą rozmowę chciałabym jednak zacząć od Nigerii. I moje pierwsze pytanie, Margaret, do ciebie jest takie, co uważasz, że warto byłoby, żebyśmy wiedzieli o Nigerii? Może jeszcze tylko poproszę Państwa, żebyście sobie takie ćwiczenie zrobili małe, wyobrazili sobie Nigerię, pomyśleli, co, jaki obraz się pojawia Wam przed oczami, jak rozmawiamy, jak mówimy Nigeria, czy jak słyszycie Państwo słowa Afryka. Jakie się pojawiają obrazy? Myślę, że ćwiczenie możemy zakończyć. Margaret, co warto wiedzieć o współczesnej Nigerii? Cześć Kasiu, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Takie pytanie, jak słyszę, to trochę mi się kojarzy, co warto wiedzieć o Polsce, prawda? To jakieś ciekawostki, można powiedzieć jakieś ciekawostki, można też opowiedzieć właściwie całą historię kraju, która jest niezwykle bogata. Można odnieść się do geografii, do polityki, do sztuki, do różnych dziedzin. W zależności od tego, czym się interesujemy, to pewnie to warto wiedzieć, ale raczej będę mówić dzisiaj ze swojej perspektywy, takiej akademicko, może społecznej, ale też trochę kulturowej. Bo dla mnie Nigeria, też jako dla językoznawczyni, jest w ogóle takim odzwierciedleniem właśnie takiej różnorodności etniczno-językowo-kulturowej, też dla kulturoznawczyni właśnie, jest po prostu miejscem bardzo, bardzo różnorodnym, więc ciężko mi powiedzieć tak jednoznacznie, co warto na przykład wiedzieć o Nigerii. Na pewno warto wiedzieć o tym to, że w Nigerii funkcjonuje 250 języków około etnicznych, bo oprócz tego, że język angielski jest językiem urzędowym, poszczególne grupy etniczne posługują się językami, czy mają takie tradycyjne języki etniczne, którymi też rozmawiają, więc taką pierwszą rzeczą, której warto wiedzieć, taką z punktu widzenia mojego, jest to, że niesamowita większość osób, zdecydowana nawet większość Nigeryjczyków i Nigeryjek jest dwujęzyczna. Mówię o tych osobach, które przechodzą przez edukację taką właśnie zestandaryzowaną anglojęzyczną, ale w domu posługują się innym językiem. Więc już jakby sobie zestawimy to z Polską, to w Polsce jest trochę inaczej, prawda? Też wiemy, jak ta dwujęzyczność też oddziałuje na mózg, więc to, co jest w ogóle ciekawe w Nigerii, to w ogóle, albo może kto, to ludzie. Dla mnie taką postacią, jak już mówię o ludziach, niezwykle ciekawą i też bliską po prostu mojemu sercu i mojej głowie, jest znana na całym świecie pisarka, która zresztą mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale pochodzi z Nigerii i z tej grupy etnicznej, z której też mój tata pochodził, Ibo, Chimamanda Ngozi Adichie. Autorka wielu pozycji literackich przetłumaczonych na język polski, między innymi Amerykana. To jest taka książka, która mówi o takiej właśnie tej dualnej, podwójnej tożsamości kulturowej, etnicznej i tym, jak tą tożsamością jakoś można zarządzać i jak w ogóle ludzie odbierają ciebie. Pewnie dzisiaj trochę też o tym porozmawiamy w kontekście naszej rozmowy. Kiedy nie jesteś jednoznaczna kulturowo albo jak się w ogóle w tym można odnaleźć. Jej książki też nawiązują do historii Nigerii, która też jest niezwykle bogata. Oczywiście to nie tylko historia kolonializmu brytyjskiego, ale potem wojny o Biafrę tak zwanej, tak, czy takiego zamachu, to w zależności od tego znowu, w jakiej perspektywy mówimy,
czyli takich walk tych właśnie międzyetnicznych, no bo Nigeria, tak jak inne kraje afrykańskie, to jest taki twór no, kolonialny, taki twór, taki sztuczny, któremu zostały nadane granice arbitralne. Zresztą jak popatrzymy w ogóle na mapę Afryki, to te kraje afrykańskie właśnie takie granice mają no, bardzo kanciaste, one są arbitralnie nałożone. Niejednokrotnie granice są na przykład w obrębie jakiegoś miejsca, gdzie dana grupa etniczna żyje. Więc myślę sobie, że właśnie, no, właśnie jedną z takich książek Adichie jest Połówka żółtego słońca, ale jest też wiele innych. Nie chcę też teraz mówić o całej jej twórczości, ale bardzo też Państwu polecam tę autorkę. Oczywiście dodatkowo jeszcze Chinua Achebe, który no, jest takim topowym też pisarzem literackim, publicystycznym. Też jego pozycje są przetłumaczone na polski, więc to by było z tego punktu takiego dla mnie humanistyczno właśnie literackiego, gdzieś tam z punktu widzenia sztuki. Jeśli chodzi o samą no, geografię Nigerii, teren jest też bardzo zróżnicowany. Oczywiście to jest ogromny kraj, ale też jest bardzo zróżnicowany pod względem takim społecznym właśnie. Co często przeczy stereotypom, które gdzieś tam w głowie mamy. Tak jak Kasiu też zapytałaś Państwa o to wyobrażenie, to powiem może o byłej stolicy Nigerii, o największym mieście w Nigerii, Lagos, które to miasto zamieszkuje ponad 21 milionów mieszkańców. To jest miasto też takich bardzo wielu różnorodności, też związanych z nierównościami społecznymi, ale to jest miasto, które jak sobie zobaczymy, nie wiem, wygooglujemy na przykład, to zazwyczaj właśnie takie wysokie wieżowce. To nawet ciężko to porównać do Warszawy, bo to Warszawa przy tym to jest taka mikroskopijna, prawda? Są właśnie te takie wieżowce, drapacze chmur, no to jest taka metropolia, która zupełnie nie kojarzy nam się z takim stereotypowym myśleniem o Afryce, ale oczywiście Nigeria to też kraj pustyni, to też kraj no, ma dostęp do oceanu, więc pięknych plaż i wielu, wielu no, przebogatych, jeśli chodzi o zróżnicowanie takiego krajobrazu miejsc. Także no, pewnie dużo można by było mówić. No, gospodarka Nigerii też jest no, oparta jest na przemyśle, prawda, ale jakoś tam też jest rozwinięta, natomiast nie chciałabym bardzo w te rejony iść, bo też można by było dużo o tym mówić i o gospodarce, i o polityce, ale jeszcze chciałam wspomnieć o takim przyjemnym może aspekcie rzeczywistości, znowu kulturowym, takim związanym ze sztuką, to jest kino Nollywood, czyli to kino nigeryjskie, które jest bardzo mocno specyficzne, które też cechuje taka charakterystyczna gra aktorska, mocno teatralna, taka powiedzielibyśmy czasem przekombinowana, taka nadmierna, ale które to kino bardzo często porusza problemy społeczne, które odnosi się do życia codziennego Nigeryjczyków, Nigeryjek i które też może być jakimś dla nas źródłem wiedzy tak naprawdę, kiedy no patrzymy na zupełnie często dla nas inny świat, ale też zupełnie inne sposoby przedstawiania tego świata, a z drugiej strony okazuje się, że problemy, jakieś dramaty, tak, jakieś wzloty i upadki są w życiu rodzin nigeryjskich podobne do tych, które my mamy, czy dylematy na przykład. A to tak z ciekawości, takie filmy z właśnie Nollywood, można jakoś do nich dotrzeć, gdzieś obejrzeć, czy one właśnie, gdzie tak, można by je obejrzeć? Może Państwo... jest mnóstwo takich baz dostępnych tych filmów. Aha. Ja akurat korzystam z takiej platformy iroko.tv, ale no, podejrzewam, że jest takich, to tak samo jak po prostu, jeśli gdzieś tam sobie wygooglujemy, to pewnie są jakieś takie dostępne, często no, płatne, ale pewnie jakieś trailery, czy jakieś krótsze formy takie, bo to nie są tylko takie no, długie, to też są seriale i tak dalej, są dostępne online. Także ja korzystam z tych takich form dostępnych. Akurat mam swoją jakąś tam swoją subskrypcję, ale
ale one są dostępne, tak, jak najbardziej. I one są po angielsku, rozumiem. I one są po angielsku, one są też tworzone bardzo często, najczęściej przez grupę etniczną Yoruba. To jest ta grupa, która właśnie zamieszkuje w okolicach Lagos, w tej części takiej zachodnio-południowej. No ale są tam przedstawione, tak jak mówię, to jest taki ogromny miks, bo jak patrzymy na to z zewnątrz, w ogóle na Nigerię z zewnątrz, to wydaje nam się to taki monolit, prawda? Północna Nigeria to głównie Nigeria ludu Hausa, czy grupy etnicznej Hausa, czyli tej, która w zdecydowanej większości wyznaje islam. Natomiast południowa część, jeśli tak byśmy mogli, oczywiście to nie jest takie bardzo jednoznaczne, to jest ta część chrześcijańska, więc też tutaj te kultury też współżyjące w jednym państwie, ale bardzo determinują codzienność i różnią się. Także Nollywood raczej odnosi się do tej południowej części, tam raczej nie zobaczymy muzułmanów nigeryjskich czy muzułmanek. Ale może warto obejrzeć mnie to, ja bym chętnie obejrzała jakieś filmy, ale tak sobie myślę, to co mówiłaś o Lagos, że ja kiedyś po mojej podróży do Kongo, tutaj znajoma mnie zapytała, jak tam wyglądają budynki i się mnie zapytała, czy to są takie lepianki, jakie my widujemy na różnych obrazach dotyczących Afryki. I tak sobie właśnie myślę o tym wizerunku Afryki, o tym obrazie Afryki i krajów afrykańskich, i kontynentu Afryka, które mamy, tak, że my właśnie, jak słyszymy, że są jakieś wieżowce wysokie, to jednak nas to dziwi. Jak myślisz, skąd to się bierze, że takie mamy wyobrażenie Afryki? No to się bierze, odpowiedź jest prosta, bierze się ze stereotypów, tak? Czyli takich uproszczonych obrazów, uproszczonych skojarzeń, które są takimi uogólnianiami na temat rzeczywistości. No i na temat Afryki w ogóle, jako kontynentu, a często jakby zupełnie niepostrzeganie, ja nie mówię już o różnorodności wewnątrz krajów, ale niepostrzeganie Afryki jako właśnie takiego kontynentu, w którym jest wiele różnorodnych krajów, skutkuje takim właśnie uogólnionym, takim uproszczonym widzeniem. A skąd się biorą stereotypy? Stereotypy się uczymy po prostu. No niestety to jest tak, że jak się rodzimy, to gdzieś tam tych stereotypów nie mamy, a później jak gdzieś o czymś usłyszymy, tak, czy w procesie właśnie wychowania, czy od bliskich, czy później w szkole, to jest tak, że te obrazy gdzieś tam się utrwalają, tak jak powiedziałaś, one zostają z tyłu głowy i trudno jest potem wyjść poza nie, trudno jest potem jakby wyjść poza to myślenie takie schematyczne. No w przypadku akurat w ogóle Afryki, kontynentu afrykańskiego, no to mnóstwo takich przedstawień stereotypowych i obrazków, wizerunków Afryki, z nimi zderzamy się właśnie na tym początkowym etapie naszego życia. Mówię o takiej edukacji wczesnoszkolnej, nawet przedszkolnej, prawda? Tutaj już nawet nie mówię o przykładowym, o murzynku Bambo, który jest tym wierszykiem, o którym często się mówi, że jest taki, jednak przedstawia tę stereotypizującą wizję Afryki czy Afrykanów, ale też przedstawienia, z którymi ja jako osoba, która zajmuje się edukacją, spotykam się cały czas w podręcznikach, do geografii, klasa piąta, szósta, kiedy jest hasło Afryka, to pierwsze, co widzimy na obrazku, tak jak wiadomo, że mózg szybciej reaguje na obrazek niż na to, co jest napisane, to jest jakaś naga postać, czy naga może z przewiązaną jakąś spódniczką z liści, z jakimś naszej z kości słoniowej, no i ewentualnie jakieś bębenki, tak? Czyli wszystkie te tamtamy, jakieś takie akcesoria, które właśnie też kojarzy nam się, co muzyka afrykańska, które właśnie uogólniają obraz
osób, które, no, które są no, bardzo różnorodne. To tak jakbyśmy przedstawili sobie jako Europejczyka, tak, w ten sposób, w jakiś sposób i odnosili do tego obrazu wszystkich mieszkańców Europy. To bardzo podobnie jest właśnie z tymi podręcznikami, które no, często też, tak jak mówisz, te wioski, w których są lepianki, tak, a popatrzmy na Nairobi, popatrzmy na, nie wiem, na Pretorię w południowej Afryce, czy nawet na stolicę Kongo, tak? Na Brazzaville. To są po prostu no, takie obrazy, których my nie dostajemy po prostu i w tych przekazach edukacyjnych, ale też potem w przekazach medialnych to jest utrwalane. Więc gdzieś tam cały czas to jest po prostu taki sam obraz, który gdzieś tam no, psychologicznie ma nam może zapewnić bezpieczeństwo, ale zupełnie nie zgadzam się z tym, że tak powinno być oczywiście. To jest po prostu, no, stereotypy no, są niezwykle szkodliwe, bo one sprowadzają coś, co jest jednostkowe do ogółu, uogólniają jednostkę po prostu. No tak, bo to, jak się mówi o Afryce, czy informacje, które dostajemy na temat Afryki, to one są przeważnie dotyczą albo jakichś konfliktów Afryki, krajów afrykańskich, albo dotyczą jakichś konfliktów zbrojnych, tak, albo biedy. W zasadzie ja nie pamiętam z takiego mojego śledzenia informacji w telewizji jakichś innych rzeczy dotyczących właśnie krajów afrykańskich. I też znowu, ja sama na sobie jak gdyby widzę i czuję, ile jak ja jestem właśnie nasiąknięta też takim stereotypowym myśleniem, że te obrazy, które mam od dziecka właśnie tego w cudzysłowie Murzynka Bambo, po prostu one we mnie tkwią i ja muszę to cały czas ze sobą konfrontować, tak, że właśnie, że tutaj jestem zaskoczona, że wieżowce są, no, co, ale jeśli ja przez ponad 30 lat swojego życia widzę lepianki, to potem nie dziwne, że jest jakieś takie zaskoczenie. Tak, to jedno bierze się z drugiego, prawda? Bo kto tworzy media, czyli kto tworzy te informacje, o których mówisz, te właśnie obrazy biedy, katastrof humanitarnych, czy nawet przestępstw, prawda? Czy jakichś takich w ogóle te obrazy, które są bardzo jednoznaczne. No istnieją takie listy bardzo zamknięte niestety, istnieje lista, które w ogóle całe no, globalne południe, bo to nie tylko kraje Afryki, ale też kraje Azji, czy Ameryki Południowej są jakoś tam przedstawiane i no i w ten sposób właśnie zaczyna się proces w ogóle dyskryminacji tak naprawdę, bo zaczynamy myśleć sobie o ludziach, którzy gdzieś tam są na drugim końcu świata, tak, dla nas, jako o tych niecywilizowanych, nie mówimy o nich w kontekście nauki, biznesu, czy jakichś poważnych spraw, czy intelektu, czy w ogóle zatrudniania na przykład. I to bardzo, no i to mocno wpływa na jakieś takie ukryte założenia, ale też wpływa na politykę, na polityki w stosunku do tych osób, na traktowanie nierówne, czyli w oparciu o władzę, czyli właśnie na dyskryminację. No właśnie, a jak... Domyślam się, że ty tego też, będąc czarną Polką, jeśli tak mogę powiedzieć, czy afropolką, no, że ty też tego doświadczałaś w swoim, być może cały czas doświadczasz w swoim życiu. Ty dorastałaś w latach 80. w Polsce. Tak. Jak pamiętasz te lata 80? No właściwie to tak, dorastałam w latach 80. to moje dzieciństwo i w Polsce, i w Nigerii, bo to trochę było podzielone. Ja mieszkałam też przez 3 lata ponad w Nigerii. Także no, ten proces był właśnie taki przerwany tego wczesnego dzieciństwa, wyjazdem do Nigerii i mieszkaniem w Nigerii. No, moje dzieciństwo było takie... raczej z tych dziecięcych, po prostu byłam dzieckiem, ale też no, mam wiele takich wspomnień, które, bo pytasz o Polskę teraz, prawda? Tak. To Polska była zawsze no, i jest dla mnie domem, zresztą tak jak Nigeria, tylko pewnie trochę w innym stopniu. Polska jest dla mnie takim miejscem, gdzie zawsze czułam się, znaczy zawsze myślałam o Polsce i myślę jako o domu. I wtedy też tak było.
bo mieszkaliśmy w Nigerii i ja zawsze jak sobie wyobrażałam Polskę, to po prostu Polska była takim miejscem, które jakoś symbolizowało ten dom i bardzo chciałam tutaj wrócić. No i tylko, że to dzieciństwo takie beztroskie było też przerywane często takimi przypominajkami, że jednak nie jestem, że to chyba nie jest jednak mój dom. No i właśnie akurat ja mam to doświadczenie z Murzynka Bambo, bo ja w szkole czy nawet w zerówce to chyba jeszcze nie w przedszkolu, ale od pierwszej klasy pamiętam właśnie ten, chociaż w zerówce chyba też, tak, w przedszkolu w 89 roku poszłam do zerówki i to był niesamowity szok, że ja miałam taką, no, miałam już ksywkę swoją, byłam tym Bambo, Murzynek Bambo, właściwie to było takie najmocniejsze i związane z moim kolorem skóry, czy z moją etnicznością, tą nigeryjską wspomnienie. I no, nie pamiętam jakoś, pamiętam jakoś w tym aspekcie to też takie częste zachwycanie się mną. Mam dużo takich doświadczeń związanych z dotykaniem moich włosów, czyli no dzisiaj bym to fachowo nazwała egzotyzacją, czyli taki właśnie też atrakcjonizm trochę, takie no, patrzenie jak na zjawisko, ale też pamiętam taką historię z Pogorzelicy, byłam na takim obozie, w drugiej klasie chyba podstawówki, tak, w drugiej klasie podstawówki, kiedy podeszła do mnie pani z dziećmi swoimi i zapytała, czy mogą sobie zrobić ze mną zdjęcie. No, to był obóz, na którym no, byłam z bratem, więc nie było mamy. Ja się zgodziłam, ale to było dla mnie jakieś przedziwne. Ja raczej nie byłam takim dzieckiem zupełnie bezrefleksyjnym, bo dużo też przetwarzałam tych informacji, pamiętam, i wydawało mi się to przedziwne. Skojarzyło mi się to z wycieczką tamtych ludzi do zoo i po prostu robią sobie zdjęcie, tylko że zapytali, czy mogą zrobić zdjęcie. To była ta różnica, tak? Czy mogą sobie zrobić ze mną zdjęcie. Ktoś by może powiedział, że to nic takiego, no to w sumie fajne, no bo to pewnie się podobałaś i tak dalej, ale no mimo wszystko to też się gdzieś tam później częściej też pojawiało, takie właśnie bycie zjawiskiem wszędzie i bycie taką no, zawsze inną niż wszyscy w tym aspekcie. I też wtedy pamiętam takie poczucie ciągłego takiego alertu, przygotowania na to, że ja i takiego, to się wtedy zaczynało, że zawsze jestem inna. Jak wchodzę gdzieś do nowego towarzystwa, środowiska i tak dalej, to we mnie już zawsze było coś takiego, takie poczucie, aha, to ciekawe jak oni zareagują, ciekawe jak ktoś zareaguje. Trudno mi to teraz wytłumaczyć i jakoś też no, mówię o tym z takim spokojem, bo mam to gdzieś tam, no też mówię o tym dość często, też się tym zajmuję i wiem skąd to wynika, natomiast no, na pewno nie były to łatwe doświadczenia i też w dużym stopniu kształtowały to, co też później się w moim życiu działo i to, co się dzieje też zawodowo. No bo ktoś mógłby powiedzieć, że no ale przecież teraz nie opowiadasz o jakichś atakach, nie wiem, o jakichś obelgach słownych, tak, albo nikt na ciebie nie napadł, nikt na ciebie nie napluł, tak, no ktoś się po prostu tobą zainteresował, no masz piękne włosy, czy dlaczego nie można ich dotknąć i tak dalej, i tak dalej. O co w tym chodzi? To znaczy, dlaczego, zadałabym pytanie, dlaczego ci to przeszkadza mimo wszystko, mimo że to jest, powiedzmy, to są jakieś reakcje pozytywne na ciebie. Znaczy, to może tak jeszcze powiem, bo tak faktycznie no mówię o tym dzieciństwie, prawda? Więc tych ataków werbalnych, takich otwartych, jak byłam dzieckiem, w sensie, jeśli pytasz o lata 80., wczesne 90., no to nie pamiętam, żeby takie ataki były. Ale dla takiego dziecka atakiem też może być dotykanie włosów i jak najbardziej byłoby to dla mnie zrozumiałe, gdyby moja córka nie chciała, żeby ktoś dotykał jej włosów. To tak samo jak w ogóle z dotykaniem kogokolwiek, tak, z dotykaniem po prostu dziecka, które no niekoniecznie chce być atrakcją, ale to już pewnie inna kwestia.
Natomiast na pewno bycie w ogóle takim zjawiskiem i bycie kimś innym dla dziecka od reszty rówieśników, rówieśniczek jest z tego względu trudne. Teraz tak trochę się mądrzę, bo już jestem trochę starsza, ale no z tego względu, że ta potrzeba przynależności do grupy jest mocno niespełniona. Ta potrzeba takiego identyfikowania się po prostu, z identyfikacji z grupą, to jest mocno zaburzone. To było dla mnie bardzo trudne, żeby po prostu być taką samą jak wszyscy, czasem po prostu wtopić się w tłum. Bo to jest czasem tak, że jak my się ubierzemy, ja na przykład dzisiaj założyłam taką sukienkę z błyszczącymi tutaj i chcemy się jakoś wyróżniać, no to jest okej, jak mamy na to wpływ, ale jak my nie mamy wpływu na to, jakie mamy włosy, no dzisiaj też tak troszeczkę sobie je podniosłam, ale pewnie wtedy, zwłaszcza teraz już trochę się przesuwam do czasów nastoletnich, jak byłam nastolatką, to raczej starałam się te włosy tak ulizać, żeby one nie były specjalnie widoczne, bo nie podobało mi się to, że ludzie mówią, nawet jeśli mieli dobre intencje, że ale masz fajne włosy, zresztą to jakby jest zdefiniowane jako mikroagresja tak zwana, tak? Znaczy wiele osób też, które zajmują się tematem, nie tylko psychologowie społeczni, ale socjologowie i osoby, które w ogóle zajmują się tym tematem właśnie takich uprzedzeń tego typu, no mówią, że to nie są jednak te mikroagresje, to są po prostu agresje, to jest na tej samym poziomie w efekcie, mówię o konsekwencji dla tej osoby, jakby ona dostawała te obelgi. Bo często mówi się w ogóle, bo mikroagresja, to może wytłumaczę, to jest... To właśnie z tego względu, no, z innego względu, no, z tego względu, że mam takie włosy, które no, determinuje też moja etniczność, czy moje pochodzenie i tak dalej, mój kolor skóry też, prawda? Więc z tego względu jest to zainteresowanie, nie z innego względu. O mikroagresjach często mówi się, że są takimi metaforami ugryzień komara. Używa się takiej metafory, że mikroagresje to są takie ugryzienia komara, czyli na przykład wpatrywanie się, takie uporczywe, tak? Czyli to gapienie się. Zresztą do dziś to mam. W Warszawie też, nie tylko w małych miastach, czy w mniejszych miastach, czy w miasteczkach, ale w Warszawie też. Takie uporczywe wpatrywanie się, które to są takie właśnie małe ugryzienia komara. No jak te ugryzienia komara są prawie od urodzenia, czy od wczesnych lat dzieciństwa, to one mogą być nawet bardzo no, nieszkodliwe w takim sensie, że to nie musi od razu ci spuchnąć i urosnąć do jakichś nie wiadomo jakich rozmiarów, ale jak cię codziennie gryzie, no to robi się to takie... Taki rutynowy ból gdzieś tam się pojawia, nie? Rutynowy w sensie takim, że powtarzalny, że i ten ból gdzieś tam się kumuluje w środku dla tej osoby, która tego doświadcza, bo to mogą być różne akty i przejawy zachowań. No właśnie od tego dotykania włosów, przez właśnie patrzenie się po też takie niewinne pytania typu: a gdzie się nauczyłaś tak świetnie mówić po polsku, tak? Które jakby przypominają ci o tym, że jesteś u siebie, ale jednak nie jesteś u siebie, bo jednak no, tak nie wyglądasz na taką Polkę, nie? A często ci się zdarza te pytania o mówienie po polsku? W sensie, czy ty uwagi, że tak świetnie mówisz po polsku, często cały czas ci się zdarzają? Tak. Znaczy raczej komentarze, że ale świetnie mówisz po polsku, płynnie mówisz po polsku i tak dalej. Im więcej o tym mówię publicznie, tym mniej mi się to zdarza, więc może to też jest tak, że jak się mówi o tych ugryzieniach komara, to może te komary jakoś zaczynają się bać, nawet jeśli nie słyszały, że o nich mówisz, ale też myślę, że też się świadomość zmienia, że też coraz więcej osób zaczyna myśleć w ogóle o tym, co powie, zanim to powie. I przestajemy tak myśleć automatycznie, chociaż nie mówię, że to się na tyle zmienia, że jestem spokojna o inne osoby. Mnie się zdarza coraz rzadziej, ale też rozmawiam z osobami, które doświadczają tego często i doświadczały tak często jak ja kiedyś. No właśnie, bo to jest chyba taki rodzaj dyskryminacji, z którego my sobie nie zdajemy sprawy, tak? Bo jeśli komuś właśnie
jeśli kogoś obrazi się słownie, albo kogoś się uderzy, czy napluje się na tę osobę, to są właśnie takie, no to nie są ugryzienia komara, tylko szerszenia, albo pewnie nawet stada szerszeni. W związku z tym też my reagujemy na to jakoś bardziej, tak my w sensie biali Polacy, pewnie bardziej na to reagujemy i się jakoś łatwiej z tym zgadzamy. Natomiast chyba cały problem z mojej perspektywy pojawia się teraz i też o tym jest ta nieszczęsna dyskusja o słowie na M, że są pewne właśnie te ugryzienia komara, czyli te takie małe agresje, które często nie są... Właśnie być może ludzie nawet nie mają jakichś złych intencji, tak? Ale w jakiejś takiej swojej nieświadomości, czy w jakimś, no tak, w nieświadomości tego używają, ale jednak zacięcie się bronią. W sensie, tak, no cała ta afera ze słowem na M i z tym, że tak wiele osób uważa i broni tego słowa w tej chwili. Dla mnie zupełnie niezrozumiała. Nie wiem, czy w ogóle jest sens teraz wchodzić i ciągnąć ten wątek, natomiast to pokazuje z mojej perspektywy, jak bardzo my jako społeczeństwo jeszcze na pewne rzeczy nie jesteśmy gotowi, jednak jesteśmy zamknięci, bronimy siebie. Nie wiem, czy ty masz jakiś pomysł, skąd ta obrona słowa na M się bierze? Myślę, że nie chciałabym się wdawać w analizy dotyczące motywacji i przyczyn. Faktycznie teraz dużo się o tym mówi, jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem i chciałby posłuchać też innych perspektyw, bo też to nie jest tak, że ja właśnie reprezentuję całą społeczność afropolską czy afrykańską w Polsce. Więc no mam też na ten temat już mówiłam w wielu miejscach. Ostatnio też pojawił się jakiś tam mój artykuł naukowy na ten temat. Ja do tego podchodzę w ten sposób, że my w ogóle jako społeczeństwo takie no ludzkie coraz mniej słuchamy, coraz więcej chcemy mówić, bo możemy mówić. No też zwróć uwagę na to, co się dzieje w mediach społecznościowych, gdzie, no, gdzie każdy może być specjalistą, ekspertem, wypowiedzieć się i tak dalej. No i wypowiadamy się na różne tematy, na których się albo nie znamy, albo które nas nie dotyczą. No i właśnie ten drugi przypadek jest bardzo częsty, jeśli chodzi o słowo na M, bo też no, posługujemy się wszyscy językiem polskim. Język jest taką materią, do której wszyscy uzurpujemy sobie prawo takiej eksperckości, znajomości i tak dalej, i tak dalej. I też, no, też w zależności od tego, na jakie źródła się powołujemy. Ale no, też akurat to słowo na M no, większości Polaków i Polek nie dotyczy, a jednak właśnie no, jest ta potrzeba, właśnie tak jak mówię, nie chcę się tam wdawać za bardzo skąd ta potrzeba jest. Myślę, że to jest takie ciągłe przekonanie o tym, że i częste przekonanie to, że intencja mojej wypowiedzi, to co chcę powiedzieć jest ważniejsze niż to, jak odbiera moją wypowiedź osoba, która to słyszy albo osoba, której coś dotyczy, o czym mówię. Czyli tu akurat w tym przypadku tego słowa na M, ja mówię o tym, że słowo na M jest takim słowem, aktem takim komunikacyjnym, które jeśli, żeby było skuteczne, czyli w komunikacji generalnie ważna jest skuteczność, to żeby nas ktoś zrozumiał, żeby się poczuł tak, jak my chcemy i tak dalej, i tak dalej. Czyli takim no, pierwszą zasadą jest to, żeby zwrócić uwagę, jakie jest poczucie adresata czy adresatki naszej wypowiedzi, czy tej osoby, której to słowo dotyczy. Tak? Czyli, a my często, tak jak mówiłam wcześniej, zanim coś powiemy czy zrobimy, no to nie myślimy o tej drugiej stronie. Myślimy raczej o tym, że my chcemy po prostu się wypowiedzieć i wyrazić. No, i zwłaszcza jak jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś słowa i mamy argumenty, które przemawiają za tym, że na przykład etymologia jest taka i taka, tak? A nie patrzymy na argumenty osób, które no, nie chcą być tak nazywane, no to wtedy jest po prostu łatwo tą taką no właśnie łatwiejszą chyba drogą pójść, chociaż moim zdaniem nieefektywną, nieskuteczną. No, więc no nie chciałabym, chyba nie chciałabym więcej o tym mówić. Już jasno wyraziłam swoje zdanie, jeśli chodzi o to słowo i no i też tak jak mówię, akurat jesteśmy w takim miejscu, że już tych materiałów, wypowiedzi, źródeł i tak dalej jest bardzo dużo opinii,
różnych osób. No i tutaj to jest czasem walka z nieprzekonanymi, których się nie przekona, więc szczerze mówiąc, szkoda mi jest na to energii, żeby przekonywać znowu tutaj w tej rozmowie, bo myślę, że na trochę innych spraw też dotyczy. Pewnie. Słuchaj, a powiedz mi, skąd taki wybór ścieżki zawodowej? Bo jesteś edukatorką, jesteś trenerką antydyskryminacyjną, więc też wydaje mi się, że dużo się spotykasz z ludźmi z racji zawodu. Jesteś też językoznawczynią i pisałeś doktorat o przejawach rasizmu w języku polskim. Skąd taki wybór tej ścieżki zawodowej? To tak właśnie chyba trochę w drugą stronę, w sensie takim, że najpierw ten język się pojawił w ogóle też w moim życiu, no w sensie, że w życiu każdego człowieka się pojawia język i komunikacja, ale no, takim materiałem dla mnie analitycznym, tak zwanym w tej pracy badawczej, na początku było moje doświadczenie. A dlaczego w ogóle zaczęłam się tym zajmować? Dlatego, że zobaczyłam, że można. Zaczęłam czytać też pracę różnych naukowców, naukowczyń z całego świata, którzy też pisali w tej perspektywie, w tym paradygmacie takim krytycznym. Czyli jestem badaczką, ale też jestem zanurzona w ten proces, który badam. I to mi się bardzo spodobało. To jest metodologia, krytyczna analiza dyskursu, nie tylko językoznawcza. Bardzo interdyscyplinarna i popularna na świecie, w Polsce coraz bardziej też, co mnie cieszy. I zobaczyłam, że te doświadczenia osób, które właśnie są opresjonowane ze względu na kolor skóry, jakoś są obiektami dyskryminacji, czy ofiarami, są podobne. I że to, czego ja doświadczałam i to, co ja sobie myślałam o tych doświadczeniach, to nie jest tak, że ja sobie to gdzieś z palca wysłałam, bo to trochę tak jest. Jak zaczynasz czytać o doświadczeniach innych, że mieli podobne, to sobie to tworzy się jakaś taka wspólnota i sobie to uprawomacniasz, że to nie jest tak, że to jest twój wymysł i przewrażliwienie, co często właśnie było mi też zarzucane w młodości, że no słuchaj, to jest zresztą też nawet w pracy doktorskiej, no bo to są te takie miękkie struktury. Język jest taką miękką materią, też bardzo często subiektywną, w zależności od tego, jak coś odbieramy, no to możemy to zanalizować. Więc też często jest tak, że gdzieś tam zarzuca się tej metodzie taki brak naukowości, takiej pozytywistycznej. Mnie to zupełnie nie przekonuje, bo dla mnie nauka musi być zaangażowana społecznie i też musi jakoś oddziaływać na to społeczeństwo, a nie być nauką tylko dla nauki. Więc to jest taka jedna rzecz. Ten język, który mocno na mnie wpływał, który w stosunku do mnie, ten Murzynek Bambo, ale też Oyibo Pepe w Nigerii, co znaczy biały człowiek, to też była taka moja ksywka w stosunku do mnie, gdzie byłam z kolei jasną tą osobą, ale też różne inne inwektywy, które potem po kolei się pojawiły w moim życiu, czy chociażby ta słynna czekolada, dotycząca też mojego koloru skóry, ale nie zawsze wypowiadana z jakąś negatywną intencją, chociaż najczęściej tak, i to jeszcze z seksistowską, prawda? Więc te wszystkie doświadczenia, ale też jakieś takie moje obserwacje tego, co się dzieje, to myślę, że to wpłynęło na pewno na tę ścieżkę językoznawczą, badawczą, że po prostu no, gdzieś tam cały czas chcę się tym zajmować, to opisywać. Ale teraz właśnie no, większość życia mojego zawodowego to są właśnie treningi te antydyskryminacyjne, w których no, już nie skupiam się na sobie i na tym swoim doświadczeniu, czy nawet na tych swoich obserwacjach, ale skupiam się no, na tym, żeby jakoś pokazywać innym, czy zachęcać innych do jakiejś refleksji na temat tego, co mówimy, jak myślimy o świecie, jak myślimy o osobach, które są po prostu inne od nas. I te treningi, te warsztaty, te szkolenia czy wykłady, które prowadzę, one zawsze odnoszą się do tych trzech poziomów jakby w ogóle no, rozwijania kompetencji, nie? Do tej intelektualnej, które gdzieś tam do tej wiedzowej, do tej umiejętnościowej, do tej tak zwanej afektywnej czy emocjonalnej, więc też no, nauka bardzo często skupia się tylko na głowie, a zawsze dla mnie też było ważna taka świadomość, w ogóle ucieleśnienie pewnych spraw, więc dlatego też te treningi, też ta antydyskryminacja, zawsze gdzieś tam miałam związek z pracą, z ciałem w życiu.
Bo tańczyłam w teatrze tańca, jestem też instruktorką jogi, więc zawsze te przenikanie się różnych poziomów życia było dla mnie ważne i, no i też dzielenie się tym, bo tak samemu no to właściwie czy w jakimś zamkniętym hermetycznie środowisku akademickim, no to też nie wierzę w to, że to przynosi jakąś zmianę. Jeśli chodzi o edukację, to ta zmiana, wierzę w to, że jest możliwa, ale to jest tak na zasadzie takiej wiary, to od razu się do tego przyznaję, bardziej wiary niż takiego przekonania bardzo silnego, ale mam przekonanie, że ta zmiana się odbywa w sposób taki ewolucyjny, długotrwały, nie na zasadzie nakazywania, tylko bardziej zachęcania. I te osoby, które chcą, wejdą w ten proces, a jak ktoś nie chce, no to po prostu tego nie zrobi, bo no, tak jest. Tak, no mi się wydaje, że zgadzam się tutaj całkowicie z Tobą i wydaje mi się, że bardzo, że warto właśnie, że to jest gdyby jedyna ścieżka, tak, tej zmiany. Ja jestem z racji też mojego zawodu i pracy z ludźmi, widzę właśnie, jak to są takie bardzo małe zmiany się pojawiają, które może nie są jakoś bardzo satysfakcjonujące, ale też wierzę w to, że właśnie dzięki nim jakoś idziemy do przodu. Ale chciałam jakoś, tutaj mnie uderzyło to, co mówiłaś, powiedziałaś w pewnym momencie, że zarzucano ci przewrażliwienie. Przyznam, że to jest tak, ja się z tym jakoś spotykam często właśnie, że mówi się, że osoby inaczej wyglądające niż przeciętny Polak, Polka, tak? Bo nie tylko chodzi mi o czarne osoby, że są jakoś przewrażliwione na swoim punkcie. I też powiedziałaś coś takiego, że byłaś dosyć samotna, że w pewnym momencie nagle sobie zdajesz sprawę, że pewnych rzeczy, że też inne osoby doświadczają podobnie pewnych rzeczy, czy przeżywają podobnie pewne rzeczy. Ja bym chciała jakoś do tego przewrażliwienia nawiązać. To znaczy do tego, że no, po pierwsze zapytać, czy to rzeczywiście, jak to, jeśli o tym mówisz, to sobie wyobrażam, że było ci to często jakoś tam zarzucane. I czy mam dobrą intuicję? Czy twoje jakieś złe samopoczucie związane z tym, że zostałaś na przykład nazwana czekoladką? I to jeśli źle się z tym czułaś, to właśnie słyszałaś potem, że no przesadzasz, tak? Bo przecież ciebie nikt nie nazwał, już nie chcę cytować, tak? Czy to rzeczywiście tak to było? Tak, no tak, bardzo często to tak było właśnie, że doświadczyłam czegoś na przykład, nawet no, akurat w przypadku czekoladki to bardzo, bardzo często, ale na przykład jak wchodziłam do sklepu i słyszałam małpie odgłosy i potem o tym komuś opowiadałam, to ta osoba często było tak, że mówiła, która słuchała, i to teraz mówię o jednym przykładzie, ale takich było dużo, że no ale to tak, no ale to przecież są jakieś głupki i tak dalej, tak? Czyli wtedy jakby się przerzuca to wszystko na te osoby, które to robiły, na tych agresorów, ale tak naprawdę to mną jako osobą, która doświadczyła tego, się wtedy nie opiekujesz, jak tak mówisz, no bo to tak jakbym no właśnie powiedziała, że nie wiem, że okradli mnie, a ty nie wiem i nic teraz przy sobie nie mam, a mówisz o tym, no tak, no ale ten złodziej pewnie, no nie wiem, no nie miał pieniędzy, tak, i skupiasz się na tym złodzieju i tak dalej, więc to no, przynosi taki efekt, że w konsekwencji przestajesz mówić o tych doświadczeniach, no bo one są nieważne, no o tym właśnie, że jesteś przewrażliwiona, że to tak naprawdę to nie jest związane z twoim kolorem skóry, że tak naprawdę to oni są, coś jest z nimi nie tak, zwłaszcza myślę, że dla młodej osoby, takiej w wieku nastoletnim, kiedy ona kształtuje swoją tożsamość i ma taką potrzebę, żeby no, gdzieś tam wyrażać te swoje frustracje, to myślę, że taki feedback może być bardzo szkodliwy. To też jest jeden z takich, przypomniałaś mi, to też jest dla mnie jedna z takich przyczyn, dlaczego zaczęłam się w ogóle zajmować tym tematem, bo zwłaszcza tym edukacyjnym.
Bo też gdzieś zawsze z tyłu głowy mam te osoby, to następne pokolenie, te następne pokolenia, które, no, które już też żyją teraz w innej sytuacji, które no, zwłaszcza w dużych miastach jest większa różnorodność w szkołach, no ale to nadal nie świadczy o tym, że nie doświadczają takich aktów dyskryminacji, czy rasizmu, czy uprzedzeń, prawda? I chciałam właśnie jakoś tak... może nie pomóc, ale zacząć mówić o tym, że to jednak, no, że to jest ważne. Też ważne jest to, żeby w ogóle o tym mówić, bo ja w pewnym momencie przestałam o tym mówić jako nastolatka. Zastanawiałam się, jak to jest być białą. Patrzyłam w lustro i zastanawiałam się, jakby to było, gdybym miała biały kolor skóry, a nie taki, jaki mam. No bo już miałam naprawdę tego mocno dosyć, bo to jest jeszcze taki czas, kiedy, no wiadomo, hormony buzują i w ogóle jest mnóstwo złości na cały świat, a jeszcze dochodzi to, że ciągle ci przypominają o tym, że nie wyglądasz tak, jak oni chcą, żebyś wyglądała i przenoszą jeszcze inne cechy na to, tak, że jakby z tymi... Z tym, że nie wiem, że Afryka naga i dzika, jakieś takie stwierdzenia, które właśnie znowu są związane z Afryką, to miałam kiedyś sytuację, kiedy szłam ulicą i jakaś pani nagle, byłam nastolatką, podeszła do mnie i mówi w twarz: Afryka naga i dzika. No i to też jakby tutaj, no, jakby językowo tutaj nie ma, no to jest ta asercja, Afryka jest naga i Afryka jest dzika, tak? Ale w momencie, kiedy coś takiego się, tak sobie uświadomimy, z czym ta Afryka się kojarzy i że to przenosi się na tę osobę, no to już nie będę tego analizować, ale same takie odczucia, doświadczenia. No i właśnie potem takie zarzuty o przewrażliwienie, zresztą w samej nawet pracy badawczej, tak, czy, no to też bardzo często się pojawiały takie komentarze, czy w ogóle nadal pojawiają gdzieś w internecie, jak są osoby, które się dzielą swoim doświadczeniem, to też bardzo często się pojawia taka reakcja, więc ona też jest jakąś reakcją taką typową, obronną, też jakąś takim wypieraniem, zaprzeczaniem, bardzo typowa narracja taka zaprzeczająca, że nie, że my nic złego nie chcemy, że to jest wina ofiary, nie tylko jeśli chodzi o taką formę dyskryminacji, jaką jest rasizm, prawda? No bo jeśli chodzi o seksizm z kobietami, bardzo często też tak jest, jak są ofiarami molestowania na przykład. No tak, tak, to tylko ja chyba już po raz kolejny powtórzę, ale jest jakoś bardzo mocne to dla mnie, właśnie jak słyszę o tym, że tobie się zarzucało, czy zarzuca nadal przewrażliwienie, czy jak właśnie słyszę niektóre osoby, które się wypowiadają na ten temat i kiedy jak już mówiłam, ta praca cały czas gdzieś tam, moim zdaniem, z mojej perspektywy, drepczemy w miejscu, tak, bo znowu, jeśli nie dostaniesz w mordę, mówiąc brzydko, to za tobą nikt nie stanie i ciebie nie, i nie powie: słuchaj, okej, rzeczywiście rozumiem, że to dla ciebie jest niefajne. Więc gdzieś tam przed nami chyba długa, długa droga, jeśli chodzi o takie kwestie. Natomiast powiedz mi jeszcze, bo już powoli musimy kończyć tę rozmowę, ale chciałam się jeszcze zapytać o to, jak to jest łączyć w sobie dwie tak odległe kultury. Jak ty je w sobie godzisz? Czy czujesz się bardziej Polką, czy bardziej Nigeryjką? Jeśli w ogóle w ten sposób można zapytać. Właśnie. Czy traktujesz to jako coś, jako jakiś taki duży pozytyw w twoim życiu, czy raczej myślisz o tym, że to jest jednak jakieś obciążenie? Albo czy kiedyś myślałeś, że to jest obciążenie, a teraz to się zmieniło? Dużo pytań naraz. Dużo pytań, ale może tak zacznę może od takiego właśnie tego cielesnego poczucia, co się pojawia we mnie, jak słyszę pytanie, czy bardziej się czuję Polką i Nigeryjką, to pojawia się jakiś dyskomfort, że muszę się jakoś określić. I bo no właśnie to się pojawia, że muszę się określić. A my lubimy takie właśnie jednoznaczne kategorie, lubimy tak, no, żeby coś było nazwane tak i tak. No, dlatego zawsze jakoś określam się jako Polko Nigeryjka, bo jednak ta symetria jest, ona jest, to jest taka specyficzna symetria, bo ona nie dotyczy, to nie jest tak, że ja mieszkam pół roku w Nigerii, pół roku w Polsce, czy pół życia byłam w Nigerii, pół życia jestem w Polsce. Natomiast
to jest takie na takim poziomie właśnie niewytłumaczalnym. I to nie tylko dlatego, że dzisiaj właśnie mam założoną na przykład nigeryjską sukienkę, a przed chwilą chodziłam gdzieś tam w dżinsach i w bluzie, które nie są nigeryjskimi, bo to jest taka tradycyjna nigeryjska sukienka. W Nigerii też się chodzi w bluzie i w dżinsach, ale to inna sprawa. Nie o to mi chodziło. W tym razie nie chodziłam wcześniej w praskim ani krakowskim stroju jakimś ludowym. Ani też się dzisiaj tak nie ubrałam, więc to chyba też zależy, bo czuję się i Polką, i Nigeryjką, tak na takim poziomie codziennym, gdzieś tam no, też językowym, kulturowej takiej codzienności, no to no, bliska jest mi Polska, no bo tutaj po prostu jestem, ale kontakty z moją rodziną, ze znajomymi, no, to, że w ogóle teraz trudno jest nie być globalną w tym świecie, też nawet teraz tym pandemicznym, kiedy kontakty właściwie no, z drugim końcem świata można właśnie no, w takiej formie odbywać, to jakoś tak czuję się taką globalną Polko-Nigeryjką, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jak to w sobie łączę i myślę, że to jest też odpowiedź na to pytanie, czy ja się dobrze z tym czuję, czy nie. No, to czuję się z tym świetnie. Nigdy nie oddałabym ani jednej, ani drugiej mojej tożsamości, bo tak jak mówiłam wcześniej, uwielbiam Polskę i to jest mój kraj i tak samo mam ogromną miłość do Nigerii i do, ale to właśnie wydaje mi się, że wracamy cały czas do tego mikroszczęścia, mikroświata, które jest ważne i które nadaje nam takie poczucie, że jak mamy nawet w sobie i 50 kultur, no to też jest możliwe. Więc ja siebie jakoś tam nie określam po żadnej ze stron. A czy kiedyś tak było? Było mi trudniej. Kiedyś wolałam się, zwłaszcza jako dziecko, osoba dorastająca później określać jednoznacznie. I z tego wynikała w ogóle trudność, bo to było niemożliwe. Czyli kiedy próbowałam być czarna, Nigeryjka, kiedy próbowałam być nie Polska w takim znaczeniu standardowym czy stereotypowym, no to wtedy jakaś frustracja się pojawiała. Kiedy próbowałam właśnie, nie wiem, te włosy jakoś ulizać, czy nigdy ich nie prostowałam tak na dłużej, bo to też jakby akurat to jest dla mnie ważne, też jakiś element mojej tożsamości. Ale kiedy próbowałam być taka no właśnie Polska, czy próbuję czasem, chociaż już to nie jest na poziomie takim, że gdzieś tam wypieram tę czarność, ale kiedyś tak było, no to też się już pojawiał jakiś kłopot, jakiś taki problem i niefajne poczucie. Więc takie zaopiekowanie się tymi dwoma tożsamościami, tymi dwoma po prostu sobą, bo to też jest tak, że no nie chodzę na co dzień i myślę sobie, a tutaj w nigeryjskie, dzisiaj na przykład będę jadła nigeryjską kolację, z czego bardzo się cieszę, ale gdyby to były pierogi, to też byłoby super, więc to są pewnie takie zewnętrzne aspekty, a takie wewnętrzne poczucie to myślę, że też jest niezależne od tej tożsamości kulturowej, to po prostu od tego, w jaki sposób się ustosunkowujemy do tych tożsamości, do tych elementów tożsamości, na które no, nie mamy wpływu, które są tymi pierwotnymi tożsamościami. Dla mnie tak jest, że ja akurat z tego mocno korzystam też w swojej pracy, z tego, że pochodzę i stąd. Więc no jak najbardziej jest to w moich oczach korzystne i też chciałabym jak najwięcej osób, które właśnie są dwukulturowe, dwuetniczne, do tego zachęcać i to gdzieś tam, żeby odkrywać to w sobie po prostu, no bo każdy na innym poziomie to w sobie odkryje. To nie jest tak, że to jest jakieś uniwersalne też doświadczenie. No na pewno. Ja pamiętam takie dwie młode dziewczyny, które przyjechały tutaj, jak gdyby właśnie Polko-Kongijki, ale połowę życia spędziły w Kongo i potem przyjechały do Polski, tam nie wiem, w wieku 15 lat chyba, i opowiadały, że nigdzie się nie czuły u siebie, nigdy się nie czuły w swoim domu. Tam były właśnie białe, a tutaj są czarne i są właśnie traktowane jak osoby czarne. No myślę, że to nie twój przypadek, bo to jednak, bo u nich to jeszcze to było związane jak gdyby nie tylko z
z dwuetnicznością, ale też z tym, że rzeczywiście połowę życia swojego spędziły w innym kraju. Natomiast wyobrażam sobie, że to jest w ogóle jakaś rzecz taką do przepracowania, chociaż pewnie my też, którzy mamy białą skórę, też różne rzeczy musimy przepracowywać. Natomiast i też swoje jakieś, też pochodzenie, tylko że to się po prostu nie rzuca w oczy. Natomiast i teraz mi właśnie na koniec umknęła myśl. Już mam. Wiesz co, myślę sobie, że tak z tego, co opowiadasz, no to ta twoja droga, nie wiem, czy to jest słuszne słowo nazwać ją walką, bo może to nie jest walka, ale mam wrażenie, że musiałaś trochę się łokciami porozpierać, żeby dojść do tego punktu, w którym jesteś, tak? Żeby właśnie, nie wiem, być edukatorką i opowiadać jak gdyby o sobie samej, tak? Bo to, co jest niesamowite, to jest to, że jak gdyby siebie same, jesteś sama dla siebie narzędziem, tak? Swojej pracy. Tak, może nie nazwałabym się tego... No, ja to podziwiam. Uciekł mi twój głos teraz. Jestem. No, to powtórzysz, bo... Nie ma tego rozpychania się łokciami, tylko bardziej dla mnie to było, bliższe mi jest takie pozwolenie sobie na wykrzyczenie pewnych spraw, bo był taki moment, kiedy no właśnie te zarzuty o przewrażliwienie, czy takie właśnie uciszanie gdzieś tam nie pozwalały mi mówić o tych złościach, frustracjach, więc w tym sensie to trochę było takie rozpychanie się, czy jakaś walka. Był taki no, dłuższy proces w moim życiu, kiedy tego, co negatywne, no to nie jest tak rzeczywiście, że już w ogóle jestem oświeconą Buddą, ale jak teraz patrzę z perspektywy, że najpierw trzeba było powiedzieć to, co jest złe, to, co... No, to, o czym często nie chce się słyszeć, albo ktoś nie chce słyszeć, i to w taki, no, w jakiś tam zdrowy sposób różne jakieś techniki stosowałam, czy chociażby pisanie, czy po prostu krzyczenie jako też technika jakaś somatyczna w różnych kontekstach, ale na pewno dużo pracy nad sobą i takiego uświadomienia sobie, coraz większej refleksji nad tym, że im więcej sobie pozwalam na to, żeby być sobą, to tym po prostu jest lepiej. No i właśnie też łatwiej mi jest wtedy z siebie korzystać jako z narzędzia, bo gdzieś tam mogę na to spojrzeć z boku. No trochę tak jest, że to na początku, że to nie było łatwe i nadal nie jest łatwe, no bo no właśnie nawet w dzisiejszej rozmowie no dużo już powiedziałam o sobie i gdzieś tam to poszło, czy pójdzie w eter, w publikę, no i zawsze, no ale to jest jakieś ryzyko i dla mnie to jest okej, tak jak mówię, ja często nie mówię tego ze względu na siebie, bo już to często, już dużo też, tak jak zauważyłaś, mówię o sobie, czy w ogóle pracuję z tym, ale no, mam nadzieję, że właśnie może będę tym głosem dla kogoś, kto, tak jak dla mnie wiele autorek, czy autorów, czy w ogóle wiele osób w życiu gdzieś tam było, się pojawiło i mówiło o swoim doświadczeniu i ja po prostu usłyszałam to swoje doświadczenie w ich doświadczeniu. I to jest dla mnie najcenniejsze, jak po takich wydarzeniach, jak dzisiaj odzywają się do mnie osoby, które albo mają takie doświadczenie, bo one mają takie doświadczenie, albo na przykład ich dzieci przechodzą przez takie doświadczenia. No i wtedy można pracować z tym, można no w ogóle, to jest super, można wtedy jakby no zupełnie zmienić ścieżkę takiej osoby, która nie wie, jak na przykład wyjść z jakiegoś problemu, tak? Czy jak sobie z czymś poradzić, właśnie, które jest związane z kolorem skóry. Rozumiem, że często się do ciebie takie osoby odzywają. Tak, często, tak. Okay. Rodzice na przykład dzieci takich dwukulturowych często. Okej. Dobrze, ja już chyba w tej chwili, nie wiem, bo jeszcze mam pytania, ale nie wiem, może powinnam się tutaj zapytać organizatorek, czy jeszcze ja mogę zadawać pytania, czy już w tym sensie, czy być może są jakieś inne pytania od osób, które nas słuchały, więc chętnie też teraz podzielę się mikrofonem. Mamy pytania. Dobra. Dobra, to ja się włączę. To ja się wyciszam. Wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję również.
To ja przekazuję pytania najpierw od pana Łukasza z Zooma. Czy praca na temat języka polskiego, o której pani wspomniała w trakcie rozmowy, jest gdzieś dostępna publicznie? Praca w całości doktorska nie jest dostępna na razie, bo muszę ją mocno zaktualizować, żeby była i właśnie tak robię. Natomiast są dostępne fragmenty w postaci artykułów naukowych i takich, powiedzmy, bardziej popularno-naukowych. Trzeba poszukać po prostu. Tak. Trzeba poszukać. Kolejne pytania związane są z ugryzieniami komara, o których troszkę pani wspomniała, ale pytanie jest jeszcze o więcej przykładów takich ugryzień komara. Czy coś takiego pani przychodzi do głowy? Czy coś sobie pani takiego przypomina? Albo jakie są odczucia innych w stosunku do tej teorii właśnie ugryzień komara? Tak, w przypadku mikroagresji to one w ogóle, tak jak powiedziałam, one dotyczą różnych cech tożsamości. To może być na przykład takie powiedzenie do kobiety: a jesteś, no, jesteś niezwykle mądra jak na kobietę na przykład, tak? I one odnoszą się do tego stereotypu, jaki mam na temat kobiet. Albo mikroagresje mogą odwoływać się do orientacji psychoseksualnej, czyli na przykład: a to on nie wygląda tak bardzo na geja, tak? Czyli nie chcę nic tak naprawdę złego powiedzieć, ale jakby posługuje się tym stereotypem, że każdy gej jakoś, że gej jakoś wygląda w ogóle, tak? Albo dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Czyli mimo tego, że jeździ na wózku, to całkiem dobrze sobie radzi, czyli trochę też umniejszamy w ogóle pozycję tej drugiej osoby. A z takiego podwórka, którym ja się zajmuję, no to tak jak powiedziałam, właśnie to takie świetnie mówisz po polsku, czy w ogóle w jakimś języku, bo to nie tylko no, w naszym kręgu kulturowym, to właśnie uporczywe wpatrywanie się, to te zarzuty o te przewrażliwienia, ale też na przykład mówienie, ja często też się spotykałam, to też jest taka forma, pytanie, skąd pochodzisz? I tak, no to, no, no nie wiem, chodzi ci o miasto, czy no jak jesteśmy w Polsce, to nie wiem, z jakiego miasta, kręgu, Polski, no i odpowiadam po czym, ale skąd naprawdę pochodzisz? Czy to drugie pytanie już jest tą mikroagresją? To pierwsze, no można zadać, ale później skąd naprawdę pochodzisz? Albo skąd pochodzą twoi rodzice tak naprawdę? To jest konotowane takie, tak? To implikowane znaczenie, to skąd pochodzi ten drugi rodzic, który nie pochodzi stąd? Albo skąd pochodzą rodzice w przypadku, kiedy to jest ktoś, kto ma jakieś doświadczenie imigranckie na przykład, a nie wygląda właśnie jak typowa osoba z danego kraju. Albo na przykład też, no ty właściwie to jesteś tak jak biała, tak jak my, ty nie jesteś taka zła. Coś, to jakby, to, czyli wtedy jakby zakładasz, że ta czarność jest jakąś cechą, która stygmatyzuje, prawda? I to jak mówię, można podłożyć różne inne tożsamości, tak? Czyli ty tak naprawdę to jesteś jedną z nas, ty jesteś jak biała. No nie jestem, czyli taki tak zwany trochę daltonizm rasowy, czyli to niezauważanie kolorów skóry. To mam pytanie jeszcze od siebie, jeśli mogę, takie bardziej w kierunku kultury nigeryjskiej. Czego się słucha teraz w Nigerii? Czego się słucha tak na co dzień? Bo czasem mamy też takie pewnie odczucie czy wyobrażenie muzyki afrykańskiej ogólnie, powiedzmy to sobie, jako takiej etnomuzyki, ale domyślam się, że na co dzień słucha się czegoś innego, czy to są jakieś gatunki i twórcy nigeryjscy, czy raczej światowi, czy jak to w ogóle wygląda teraz? Nie, no to znowu jest tak, że tych gatunków jest oczywiście mnóstwo, muzyków też, no tylko to kwestia zasięgu. To tak samo jak w Polsce też jest mnóstwo artystów, którzy nie mają zasięgów jakichś światowych, chociaż no teraz YouTube to jakoś oferuje. No mnie najbliższy sercu jest klasyczny muzyk Yoruba, Fela Kuti, nigeryjski, który też jest autorem no, takich znaczących społecznie tekstów. No, ale to są lata 70., 80. Jeśli chodzi o taką współczesną bardziej muzykę, to znowu to są różne gatunki, bo to są od takich afrobeats, czyli takich bardziej dancehallowych, takich powiedziałabym klubowych jakichś rytmów, po soul, po R&B, reggae, ale też rocka dużo jest. Takiego
takiej muzyki popularnej, to jednym z moich ulubionych artystów jest Tsubaba, Two-Face, Tsubaba. To jest taki artysta, no, taką bardzo przyjemną muzykę tworzący na pograniczu jakiegoś R&B i soulu, ale też Faltz. To też jest taki artysta, powiedzmy, no, bardziej właśnie z tych kręgów afrobitowych. No, ale tak jak mówię, najbliższy mojemu sercu, zresztą też w dzieciństwie miałam okazję go poznać, jest Fela Kuti. I myślę, że to jest w ogóle taki artysta, taka postać, o której dziękuję za to pytanie, bo też miałam o nim wspomnieć w tej pierwszej części rozmowy, a tego nie zrobiłam, która jest postacią, która to nie jest piosenkarz, to nie jest muzyk, to jest po prostu no, postać bardzo ważna w ogóle dla takiego też ruchu antykolonialnego, wyzwoleńczego w Nigerii, ale też na całym kontynencie afrykańskim. Okej. To może tak na zakończenie tej serii pytań od osób, które nas oglądały, to jest właściwie takie stwierdzenie, ale wracamy chyba do tego, czego zaczęłyśmy tę rozmowę tutaj, czyli stwierdzenie, że wydaje mi się, że Europa jest dużo bardziej jednolita niż Afryka. Jak pani się wydaje? No powiem tak jakoś nieoryginalnie, że to zależy, a jeśli chodzi o etniczność, no to pewnie też dyskusje osób, które się tym zajmują, byłyby pewnie tutaj bardziej jakoś tymi demografiami i tym, jak to wygląda etnicznie, no to pewnie byłaby ożywiona dyskusja, bo Europa też nie jest taka no, biała, jak nam się wydaje często. Zresztą pytanie też, czy Słowianie są biali, jakby to są biali ludzie tak zwani, tak? Czy w naszym kręgu kulturowym, czy w stosunku do zachodniej Europy, czy my jesteśmy, no to też są różne grupy etniczne, dla nas różnorodne, ale pewnie dla kogoś, kto pierwszy raz przyjeżdża, znaczy który właśnie, chociaż to tak się nie przekłada właśnie symetrycznie. To jest tak, że Europa na świecie jest przedstawiana jako ta zróżnicowana, różnorodna, zresztą nie tylko Europa, Ameryka Północna, zwłaszcza Stany Zjednoczone, prawda, czy Kanada, to są te takie zróżnicowane kraje, a Europa i kontynenty, a Afryka jest cały czas tym takim monolitem, chociaż no zgodzę się z tym, że jest niesamowicie zróżnicowana i no nieśmiało chciałabym przyznać rację i pewnie tak jest, no najbardziej zróżnicowanym kontynentem jest kontynent azjatycki, prawda, który też często postrzegamy jako na przykład tylko ograniczamy do tej Azji Południowo-Wschodniej, która też jest zresztą bardzo zróżnicowana, ale też zresztą w języku bardzo dużo jest tych określeń takich pejoratywnych, tak? Żółtek, skośnooki, czyli też odnosimy to do jednego typu Azjaty, Azjatki, a Azja jest kontynentem no, największym na świecie i stąd też najbardziej zróżnicowanym. To też temat związany z etnicznością i z kolorem skóry. Tyle pytań z sali, to oddaję głos jeszcze na koniec prowadzącej. Już włączyłam mikrofon. To ja chyba jeszcze bym miała ja ostatnie pytanie. Albo dwa. Tak, po pierwsze, czy chciałabyś coś nam powiedzieć? Coś nam przekazać? To jakoś tak brzmi strasznie górnolotnie, nie o to mi chodzi, ale jak gdyby... Gdybyśmy jakoś tak podsumowując tę całą rozmowę, do czego byś zachęcała swoich rodaków i rodaczki w kontekście właśnie kontaktów, komunikacji z osobami, które mają trochę inny kolor skóry albo trochę inaczej wyglądają jak my niebieskoocy blondyni i blondynki? Dobre pytanie. Do czego bym chciała Państwa zachęcić, co powiedzieć? W ogóle bardzo dziękuję za to, że mogłam uczestniczyć w tym spotkaniu a przede wszystkim dziękuję Państwu, którzy słuchają teraz. No bo
to nie dość, że wymaga teraz pewnie cierpliwości, bo wszystko jest online i się też niełatwo słucha, to jeszcze no właśnie takiego zaciekawienia. Myślę, że takie zaciekawienie drugim człowiekiem jest takim pierwszym, jakby pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć słuchać, żeby po prostu posłuchać perspektywy drugiej osoby. I w takim kontakcie międzyludzkim to musi być to taka ciekawość, ale nie taka ciekawość właśnie egzotyczna, że coś jest egzotyczne, to jestem, to sobie zrobię zdjęcie, tylko ciekawość właśnie tego wysłuchania, ciekawość tej perspektywy innej, ze względu właśnie na tę inność, tak? Bo moglibyśmy, tak jak wcześniej mówiłaś, powiedzieć, że każdy z nas ma jakąś historię, jakieś pochodzenie, jakieś problemy, doświadczał i doświadczała każda z nas jakiejś form dyskryminacji. Często jest tak, że też, że nie chcemy słuchać o tym, co komuś się przytrafiło, no bo przecież my też mamy tak źle. Ale chyba to właśnie wysłuchanie tej drugiej strony z taką intencją po prostu wysłuchania, to często jest coś, czego nam brakuje, a czego ja też się uczę, a nie z intencją odpowiedzenia od razu, jakiegoś szybkiej riposty, czy jakiejś analizy, czy oceny, czy jakiejś porady i tak dalej. Myślę, że to jest ogromne wyzwanie, żeby zanim skomentujemy coś, tak, nawet na Facebooku, to żeby po prostu poczekać i jakby przefiltrować w sobie to, co druga osoba ma do powiedzenia, czy co napisała. Oczywiście nie zawsze możliwe, ale zwłaszcza jeśli chcemy taką w sobie pielęgnować wrażliwość kulturową, międzykulturową i wrażliwość w ogóle na drugiego człowieka, co zaowocuje na pewno nie tylko w kontakcie z tym człowiekiem, to myślę, że właśnie taka podstawowa jakaś zasada słuchania to jest pierwszy krok. A to, co zrobimy z tym dalej, to już są kolejne kroki, ale to może w jakimś kontakcie personalnym, jakby ktoś chciał jeszcze porozmawiać, to chętnie powymieniam się jakimiś pomysłami i posłucham też od Państwa. Super. A powiedz mi, czy masz jakieś złote rady dla nas, jak jakoś indywidualnie pracować, co czytać, czy są jakieś pozycje, które tak inaczej pokazują Afrykę, w sensie bardziej pokazują, nie pokazują jej tak stereotypowo, czy są jakieś książki, czy kojarzysz jakieś książki dla dzieci, czy może nie dla dzieci, żebyśmy mogli jakoś sami pracować nad tą swoją, nad tą zmianą tego obrazu w głowie. Jeśli chodzi o samą Afrykę, to na pewno Fundacja Afryka Inaczej, oni tworzą takie polskojęzyczne publikacje, które odczarowują tę Afrykę albo które przybliżają tę Afrykę, pokazują też Afrykę, która jest w Polsce. To teraz to, co mi przychodzi do głowy, to już taka no, trochę starsza publikacja na temat dziejów afrykańskiej diaspory nad Wisłą. I to jest taka no, dostępna publikacja online. Autorami są Mama Dudiew i Paweł Średziński. Ale też no, jest trochę takich publikacji no, nie polskojęzycznych, ale to może, nie wiem, może jakoś gdzieś wpiszemy, to gdzieś prześlemy, bo trudno mi teraz jakoś tak wymyślić. Wiem, że znowu Mama Dudiew, książeczka, mała książka o rasizmie. To jest taka książka dla dzieci, w której w taki sposób przystępny w ogóle omawia ten temat. No, moi idole i moje idolki są gdzieś tam dalej trochę w innych miejscach na świecie i bardziej te książki dotyczą w ogóle postrzegania no, rasizmu i też naszego postrzegania, czy naszego w sensie białego postrzegania czarności, czy osób czarnoskórych. Taka no, jedna z niedawno przełożonych książek to Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry? Reni Edo Lodge, zresztą bardzo, bardzo ją polecam, bo ona tak wytłumaczy ten problem systemowego rasizmu, o którym dzisiaj nie było o tym spotkanie, ale też no, to jest naprawdę, to jest taki kluczowy temat, który jest też często pomijany w ogóle na gruncie polskim, ale on jest w Polsce. Takie książki dotyczące doświadczenia osób czarnych, doświadczania osób czarnych w Polsce, to dwie książki anglojęzyczne Jamesa Omolo,
Pierwsza jest o doświadczeniach osób czarnych w Polsce, a druga jest o doświadczeniach osób, które są w związkach takich właśnie dwuetnicznych, polsko-afrykańskich z różnych krajów. I o tym, jak dzieci też można w tym kierunku, to jest też taka książka trochę poradnikowa, jak z dziećmi pracować. Także James Omolo na pewno, to jest osoba, która mieszka w Polsce i pisze właśnie o tym kontekście. Wspomniana już Chimamanda Ngozi Adichie, to autorka książek, no między innymi właśnie Połówka Żółtego Słońca, to bardziej historia Nigerii, ale też Fioletowy Hibiskus, to takie życie codzienne bardziej w Nigerii, ta Amerykana, to są te książki, książka Chinua Achebe, Things Falling Apart. Nie pamiętam teraz polskiego tytułu, ale na pewno to jest autor, który jest godny polecenia, jeśli chodzi o taką współczesną, powiedzmy, współczesną Nigerię, może nie całą Afrykę. No jest dużo tych książek. Czarna skóra, białe maski, to też znowu nie Afryka, ale bardziej dotycząca właśnie takich różnych mechanizmów związanych właśnie z byciem czarnym w Europie i z mechanizmów takich kolonialnych i narracji kolonialnych. Myślę, że na razie chyba wystarczy. Jeszcze wiem, że teraz James Omolo przygotowuje książkę taką dla dzieci właśnie o Afryce w ramach jakiegoś tam projektu dotyczącego edukacji międzykulturowej. Wiem, że też Fundacja Twiga Pauliny Zając też właśnie przygotowuje publikacje dotyczące takiego odczarowywania tego obrazu Afryki. Zresztą film dotyczący graffiti w Kenii, ale tak naprawdę dotyczy Kenii współczesnej, zrobiony przez Paulinę Zając, też mocno polecam zobaczenie tego filmu. To pewnie będę miała prośbę, żebyś potem jakoś mogła spisać właśnie te wszystkie nazwiska i tytuły i może muzeum mogłoby w jakimś poście to wrzucić, ewentualnie nie wiem, jaka jest inna forma dowiedzenia się, to też tutaj pytanie do organizatorki. Miałabym jeszcze jedno pytanie, ale nie wiem, czy jeszcze mamy czas na to jedno ostatnie. Ja jeszcze mam. Jeszcze ostatnie. To jest takie już moje osobiste, w tym sensie, że ja sobie często, spotykam się często z argumentem właśnie, jeśli rozmawiamy o rasizmie i przywrażliwieniu osób, które doświadczają właśnie rasizmu, to spotykam się często z takim argumentem, no tak, ale przecież czarni też są rasistami. Mm. Pewnie są, ale też bym chciała tak po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki teraz dostać taką radę, jak rozmawiać, co mówić. Nie wiem, czy to w ogóle jeszcze jest, czy nie otwieram niestety jakiegoś bardzo dużego wątku, pewnie tak, ale może jakoś w kilku słowach mogłabyś coś na ten temat powiedzieć, się ustosunkować do takich argumentów. Tak, Kasiu, otwierasz bardzo duży wątek, ale polecam książkę Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry, Reni Edo-Lodge, bo tam jest to świetnie wyjaśnione. Wracamy do definicji rasizmu. Rasizm to jest forma dyskryminacji, a dyskryminacja to są uprzedzenia, czyli takie jednostkowe nasze postawy negatywne, poparte władzą. No i w momencie, kiedy jedziemy na wakacje i ktoś nas wytyka palcami albo nie wiem, nie chce nas może obsłużyć w sklepie, to nie, ale no właśnie gdzieś tam doświadczamy jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji od pojedynczych osób, no to pytanie, czy to są uprzedzenia, czy to jest rasizm, no bo psychologicznie wszyscy jesteśmy uprzedzeni.
Więc no, czy jesteśmy biali, czy czarni, czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami, ale dyskryminacja zachodzi na tym poziomie takim systemowym, czyli musi być jakiś element władzy. To może być władza no, szkolna, może być jakaś przewaga, nierównowaga sił w jakimś układzie też politycznym, ale też na przykład no, w edukacji. To, co mówiłyśmy na początku, czyli wracam do początku, edukacja też jest jakimś systemem władzy i przez edukację, właśnie takie obrazy krzywdzące dotyczące Afryki, czy nieprawdziwe, uproszczone, są przekazywane, to też jest jakaś forma dyskryminacji, prawda, forma rasizmu, no bo ona zachodzi na tym poziomie takim już no szerszym, tym właśnie, która włącza te relacje władzy, a nie na tym poziomie jednostkowym, że ja kogoś obrażę, to jest wtedy uprzedzenie, to też jest nie okej. Ale to i to może być uprzedzenie właśnie podparte jakimiś takimi, znaczy uprzedzenie rasistowskie, ale jak mówimy o rasizmie i że inni też są rasistami, to warto jest wrócić do tej definicji, która zakłada te relacje władzy. Jak mówimy, że no, są osoby, które są też uprzedzone i po prostu rasistowskie mają odzywki czy jakieś myślenie, no to tak jest, no tak niestety jest. To jest przykre, że jako ludzie mamy tak skonstruowane mózgi, że nam jest po prostu łatwiej być niemiłym i bardziej nas ciągnie do tego, co złe i nawet do tego, żeby być złym, niż żeby być dobrym. I to też jest tak wartościowane niestety w ten sposób, że jak ktoś jest zły, no to nawet jak jest jakiś szef zły, to zazwyczaj się jego boimy, ale też go jakoś szanujemy. Jak jest ten szef dobry, to naprawdę musi mieć duże kompetencje, żebyśmy go... zwłaszcza w naszej kulturze polskiej, takiej hierarchicznej, żebyśmy go oceniali pozytywnie ze względu na skuteczność jego pracy, czy jej, szefowa też może być. Okej. Wielkie dzięki. Gdyby ktoś z Państwa słuchających nas, tutaj oglądających, był zainteresowany zorganizowaniem warsztatów właśnie antydyskryminacyjnych, rozumiem, że może się jakoś z Tobą kontaktować, przez Facebooka, tak, prawda? Tak, strona na Facebooku i no, wystarczy wygooglować gdzieś tam moje imię i nazwisko, czy imiona i nazwiska. Wystarczy jedno imię pierwsze i na pewno jakiś tam mail się pojawi albo numer telefonu. Okej. Okay. Wielkie dzięki. Dziękuję. Ja już nie będę, nie mam więcej pytań w tej chwili. Nie mogę mieć. Dzięki. Dziękuję bardzo. Czyli się rozłączamy.